naprawdę ta lama zrobiła kupkę, ale fajna i tak ją sobie zabiorę. Dobra, Lenka, jak chcesz, ale na chwilę ją odłóż. Czemu? No na chwileczkę, bo musimy nakarmić. A, dobra, ci maj, Kuba. To jest obleśne. Ble, ohyda. No co ty, Kuba, nie przesadzaj, połóż to gdzieś. Okej. Dobra, Lenka, no to karmimy. Ja biorę tą tęczową. No dobra, no to ja nakarmię tą dużą. Masz. Proszę bardzo. No, mam nadzieję, że spodobało. Teraz ja biorę moją kupę. Idę już do tych dzieciaków. Dzieciaki. Tak, wujaczku. Możesz tutaj sobie zjeść, bo z tego co wiem, dziadek mówił, że nie jedliście śniadania, więc tutaj będziecie mogli jeść. W końcu jestem taka głodna. No ja w sumie też. Idzie Kuba? Idę. Dobra, no to możecie sobie zjeść. Zapomnieliście zagrody. I później do mnie przyjście, okej? Okay? Dobra, pa wujaszku. Wow, znowu wózek inwalidzki, jak u babci sobie usiądę. Lenka, nie wolno się nabijać. Ale u babci też siedziałam. No w sumie. Ale okej. Okay. Ja bym cała jabłuszko. No to ja sobie zjem jakąś bagietkę z tofu. Ja chciałam tofu, trudno. O, i jakiś napój. Ej, no Kuba, wziąłeś najlepsze. No i co, ale ja byłem głodniejszy. No patrz, jeszcze cały zjadł. No to ja z Lenką będę miała jabłko. Okej. Okay. Szalutka. Albo czekajcie. Muszę do was, lamy na chwilkę przyjść. Łe, Maja. Dobra, masz. Żebyś głodna nie była, papa. Ej, czy ja widziałam, że ty dałeś dałaś jabłko? Nie, wcale! Ratuj! Co wy tak naprawdę robicie? A co wujaszek myśli w ogóle, co to za pytanie? A czemu dałaś jabłko tej lamie? No bo nie byłam głodna, bo to jest jakaś lalutka! A mam! Zjadłaś to całe naraz? Nie martw się wujaszku, ona taka na co dzień jest. No, więc tak. Dobra, ja już was zostawiam. Chodźcie już. Dobra, idziemy. Skąd w ogóle wzięłaś tą kupę, czy co to tam w ogóle jest? A nie wiem. Już ją zjadłam. Lena, ty jesteś kupożenna? Nie. O Jezu. Dobra, pozbierajcie tutaj te pomidory, macie tutaj. Proszę to. Ty już oddaj to picie. Ale dlaczego? Musisz oddać. Dobra, nieważne. Tutaj. Dobra, zbieramy te pomidorki. Lenka, podawaj te, co leżą. Okej, tu jeden pomidełek, tu drugi pomidełek, a Maja tam zerwie z góry. Dobra, tu jeden, drugi, tu trzeci, tu kolejny, tu kolejny, tu kolejny, tu kolejny, tu kolejny i tu kolejny. A, nie zmieści się. To ja wiem. Niam. Lenka, najpierw szarlotka, teraz pomidor. Nie będzie ci się chciał żygać? A, jeszcze kupę zjadłeś. Nie będzie chciało mi się żygać. Dobra, nieważne. Zawołaj tego wujaszka, czy jak on tam ma. Wujaszek! Słucham! O, te picie muszę odłożyć. Czego? Masz tutaj pomidory. A, dzięki. Tutaj będzie nakarmienia na farmę zwierzęciom. Tutaj oddamy. Teraz pozbierajcie owoce. Tutaj macie borówki i ten teges. Okej. Okay. Ja cię teraz borówki i ten teges. Daj mi to. Kuba. Dobrze. Tutaj jedna z miskareczka. Kolejna. Teraz borówki. I może będziemy mogli wziąć to do domku i będę mogła jeść. O, już jedną zjadłam, ale pyszne. Okej, okay, wujaszek. Tak. Kuba, weź to, bo to jest ciężkie. No dobra. Będziemy mogli to wujaszek wziąć do domciu? Będziecie mogli, ale teraz musicie zasiać. Odłóżcie to sobie już na boczek i teraz będziecie musieli siać. Dobra, ja mogę zasiać truskawki. Dobra, se zasiej ten truskawki. O, zieleńko. Niam. Ona jest truskożerna? Nie pytaj, wujaszku. Dobra, a ty, Maja, możesz zasiać te borówki. Okej. Okay. No to siejcie już. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Już nie ma, skończyło się. Dobra, zasiejcie już te truskawki dalej tam. To wyrzucę już to opakowanie. O, to ja teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szybko, to też się już skończyło.
A teraz możecie już podlać. Okej, to my weźmiemy. Kuba teraz podleje. No dobra. To podleje. Niektóre nie chcą już urosnąć. To trudno. Ta już nie chce. Ta już nie. I tylko ta. I chyba to wszystko. Okej. Dobra, chodźcie za mną. Dobra. Możemy wziąć to? Możecie wziąć. Chodźcie. Teraz was czeka praca na tym polu. Co? Praca na tym polu? Nie, no żartuję. Będziecie mogli już iść do domu. Uff, dziękujemy. Wiecie chyba, gdzie mieszka babcia, prawda? Tak, wiemy. Dobra, więc możecie iść. Okej, to pa, pa, wujaszku. Do zobaczenia, miłego dnia. Dzięki, nawzajem, cześć. O, dziadek. No cześć, dzieciaczki. Zabiorę już was do domu, bo koniec już tej wyprawy. A będziemy mogli dzisiaj wieczorem jeszcze iść gdzieś tam? Będziecie mogli, ale już idziemy. Chodźcie do domu. O, nazbieraliście borówki i truskawki. Tak, chodźmy już do domu. Dobrze, w takim razie już jesteśmy. Idź, Lenka, do babci. Idę! Cześć, babcia, wróciliśmy. O, cześć, Lenusia, cześć, cześć. Chodź. No, i co tam? Już przyszliście? Tak, mamy bolóweczki. No to super, chodźcie do domku. A ty tam bić pracuj, dobra. Więc chodźcie tu, dzieciaczki. Tutaj macie jeszcze jabłuszka, ten teges. Zrobię wam może sałatki owocowe, co wy na to? O, to fajnie. Zjedliście śniadanie? Tak, już zjedliśmy. Będziemy mogli na kolację chlebka z jajeczkami? Tak, ale będziecie musieli iść po chlebek. Co? Po chlebek jeszcze do sklepu? No niestety. Dobra, to Kuba poleci, a my z Mają idziemy... nie wiem, co robić. Idziemy do altanki. Albo pójdziemy na tą polanę. Czy tam kiedyś i Kuba do nas najwyżej dojdzie? Nie, no nie zrobimy tak już, Kubie. Ej, 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 co ja słyszę? Dobra, nie zrobimy, pójdziemy już z tobą do tego sklepu. I później pójdziemy na tą polanę. Do babci tam odniesiemy i pójdziemy na tą polanę. No dobra, no to możemy pójść. Okej, dzieciaczki, spoko. Dobra, no to musimy iść znowu do tego sklepu. No to okej, już jesteśmy, chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Okej, chodźmy już tam dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Weźmy tutaj już sobie koszyk i chodźmy po tego chleba. Dobra, weźmiemy sobie chleba. 1, 2, 3, 4. Dobra, wzięliśmy cały chleb, ale to nie. Kluasianka, jacy! Lenka, ty już go zjadłaś? Dobra, to nic, już idziemy. Dobrze, w takim razie tutaj proszę bardzo, proszę nam to skasować. Dobrze. Okej, okay. Czyli płacicie 50 zł. Aż tyle? No niestety, inflacja. Aha, dobra, nieważne. To proszę, na tą kasę. Dziękuję bardzo. Jeszcze coś byście chcieli? A ostatnio taki pan nam dawał glaty z cukierki, a pan widzi, że nie. Co za dziecko? Przepraszam, Lenka, zachowuj się. Ale dobrze, będę dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Niam, niam. Przepraszam za siostrę. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, no to chodźmy już. Szybko idziemy. Okej, chodźmy już do babci. Cześć, babcia. Cześć, dzieciaczki, właśnie już szykuję sałatkę owocową. Dobra, masz tutaj ten chlebek. Dobrze, wspaniale, możecie iść już na tą polanę, czy tam gdzie chcecie. Dobra, to my już idziemy, cześć. Pa, pa. Okej, w takim razie już jesteśmy. Piesełek! Jezus, Lenka. Piesełek, kochany piesełek. A co tu takie lata, takie magiczne? Oj, Lenka, ty znowu kłamiesz? No nie, tu naprawdę latają takie magiczne świetliki. Świetliki są wieczorem, kobieto. A, to nie wiedziałam. Moja ulubiona kłoda. Hop, hop, hop. O, już jestem. Dobra, teraz ja. Opa, opa. Oj, mój wąsek. O! Prawie byś padła do wody. Wiem. Cześć. Dobra, to ja też już idę. O, dzień dobry, pani. Dzień dobry, dzieciaki. Co tutaj robicie? A tak sobie szwendamy. A wy od babci. Cześć, Kubuś. Dzień dobry, pani. No, i co tam, dzieciaczki? Wszystko okej? Wow, jakiego ma pani konia! Dziękuję, dziecko. To jest Lenka, nasza młodsza siostra. Aha, abyś chciała się malutka przejechać? No pewnie!
No to proszę. Dobra. Wiha! Lenka, ja nie mogę. Już przestaję. He, he, już złażę. Od kiedy taka mała dziewczynka umie jeździć na takim dużym koniu? Proszę, niech pani nie pyta. To jest dziecko magia. Aha, dobrze. O, zajączek, gdzie zajączku? Ale fajny ty jesteś. Uciekł mi. Widzisz, zwierzęta ci lęka ciebie boją. Wcale, że nie. Tu kolejne koniki jeździ, jaki ten fajny. O ja, ale ten taki czarny. Boże święty, czy wy naprawdę oszaliliście? Znowu wchodzicie na te konie. No dobra, już złazimy. No szkoda, ale ten też czarny jest fajny. Dobra, idziemy już dalej. Taki zlebaciek malutki. Dobra, nieważne, chodźmy. Jelunek! Jaki fajny! Mogę na ciebie usiąść? Mogę, ale fajny ty jesteś. Ale chyba nie wolno jeździć na jelonkach. Ale dobrze. Okej, tu jeszcze otworzymy, co tu są śpiwory nawet, ale okej. Pandziewko! Jejku, jaki fajny pandziewko. Tu takie są małe zwierzęcki. Co to jest? Jakaś tajemnicza mapa. Wezmę to sobie. Może innym razem, jak tu będę z kolegami. Co, Lenka, powiedziałaś? Nie, nic, nieważne, hehe, takie tam rzeczy, sprawy i ten tegeś. Dobra. Wow, tu można się przejechać nawet łódką, siadamy. Łódką? No co, łódką można się przejechać, ja tu już siadam. No dobra, fajnie w sumie. Dobra, weźcie te wiosła i idziemy. Lenka, tylko trzymaj się mocno. Tak wiem, nie, Lasiuś, płynęłam ten kegeś kajakiem. To dalej. Nie trzymaj mnie, Maja. Łop! Opa! Ło, tu jest jakiś ten kegeś. Lenka, wracaj do tej łodzi. Nie, Ło! O, do wody wpadłam. Ej, gdzie on jest? Tutaj na moim. Ło, gdzieś on poszedł. Co tutaj takie rzeczy są? Żabka. Ej, gdzie ona spadła? I wiewiórka. Gdzie ona spadła? Co tu jest? Chodźcie, popłyńmy tam szybko. Szybko. Wow, tu jest jedno jozieć. I tu jest jakiś elf. Dzień dobry, panie elfie. Witam was, dzieciaczki. Ej, czemu ich tam nie ma? Ale jest jedno lozeć. Jaki upiękny lozeć, zróbcie mi zdjęcie. Lenka, ale my nie mamy nic, żeby zrobić zdjęcia. Ej, czemu nie macie nic do zrobienia zdjęcia? Dlaczego? No trudno, Lenka. Dobra, chodźmy już tam płynąć dalej. Okej, już zapadł zmrok. W miarę już jest ciemno. Troszkę się boimy. Ja się tam nie boję, dobra, jak już musimy, to musimy wziąć. Musimy chyba już iść do babci, prawda? No prawda, dobra, już lepiej idźmy stąd. Dzień dobry, pani. O, dzień dobry, dzieciaczki, już wracacie do domu? Jak tak, to bardzo dobrze, bo teraz grasują wilki. O jeziu, wilki to tam drugie pieski. Oj, nie, malutka, źle się mylisz. Tam nieważne. Dobra, przechodzimy przez kłodę i idziemy do domku. A ja się nie pożegnałam z pieskiem. Trudno, jedziemy. Jesteśmy już u babci, chodźmy. Cześć, babcia. No cześć, dzieciaczki. I co, chcecie kolację z jajeczkami? No pewnie. No to sobie usiądźcie tutaj, gdzie ten teges chcecie. Babcia, nie układaj mojego słówka, nie ten teges. A dobrze. Dobra, już wam robię te kanapeczki z jajeczkiem. Wszyscy już w takim razie mają? Tak, babcia, to doskonale. O, siemanko, dzieciaczki. Cześć, cześć. No ja nie mogę, wiechu, znowu zajęłeś mi to miejsce. Trudno. Dobra, zjedźcie sobie już, dzieciaczki. Mamunia tutaj ten teges porobi. Dobrze, ja już sobie zjem jajeczko. Lenka, o dziwo, pierwszy dzisiaj zjadłaś. Kuba ostatni. Coś mi tu nie gra. Ale dobra, już musimy się kłaść spać. Jutro rano czeka na nas wielki dzień. Naprawdę wielki dzień? No wy tak zawsze mówicie. Już się nauczyłem waszych tradycji. Ach dobrze, dzieciaczki. Jutro pamiętajcie, przychodzą do nas goście, jest impreza. Aha, no dobrze. Słuchajcie, mam pomysł na pranka na babcie. Dziś wieczorem. Wieczorem? Teraz jest wieczór. Ale w nocy. Nie musisz mówić, szeptem są zamknięte drzwi. Ale może nas podsłuchiwać. Ja jestem Lenka, detektyw. Pamiętać o tym. Dobra, Lenka. Potem o tym pomówimy. Ok,
Czekaj, to już się wszyscy przebieramy. Kuba, gdzie ty masz piżamkę? Sam już nie wiem. Ej, ja już spakuję rzeczy chyba. Kuba, to gdzie ty masz tą piżamkę? Sam nie wiem, trudno. Dobra, już się kładźmy spać. No czekajcie, muszę pozdejmować moje rzeczy i ten teges. Dobra, biorę swojego misia i ja już się kładę. Chodź. Dobra, to ja już też idę. No ja też. A jeszcze, oczywiście gdyby nie ja, nigdy by nie zgasił świateł. Dobra misja, czas zacząć. Maja, a czemu ty wstałaś? No jak ty się ruszasz, no to ja chyba wstaję. Dobra, idę obudzić Kubę. Kuba! Jezus, Lenka, dlaczego mnie budzisz? No jak to co, mieliśmy zrobić pranka na babci. Czekajcie, muszę to znaleźć w mojej torbie. Dobra, już znalazłam. Od kiedy ty trzymasz farby w walizce? A tam na wszelki wypadek. Chodźcie za mną. Ja dziewczyny się w to nie mieszam. Idę spać. Lenka, nie możesz tego zrobić sama? No ej! Dobra, ja idę spać. To chcę iść. Idę to zrobić sama. Śpią. Tylko cicho, zajączki. No pięknie. Zrobione. Dobra, spuszczę to w kibelku. Idę już spać. Do rana. Idealnie 5:30. Dobra, idę się zobaczyć do łazienki. Jak ja wyglądam? Przecież nie byłam u fryzjera. Chyba, że mam jakąś sklerozę. Ale w sumie... Nie, to wygląda kompletnie źle. Idę budzić wiecha. Wiechu! Co się stało? Wyglądasz jakby zobaczyła ducha. Popatrz na moje włosy. Co, byłaś u fryzjera i co, skleroza cię znowu dopadła? Nie! Jadwiczka, uspokój się. Dobra, weź się lepiej, kobieto, uspokój. Ja tam już muszę iść na farmę. Tylko jeszcze jakieś szybkie śniadanie muszę sobie wziąć. Jak ja wyglądam. W sumie odgładza cię to. No weź przestań. Taka prawda. Dobra, bierz tę kiełbasę i idź mi. Okej, idę. Źle mi się spało w tej bluzie. Ale dobra, znowu na kolejny muszę się dzień przez... Znaczy się przebrać. Tylko nie wiem, gdzie ja mam tą piżamę. Aha, znalazła się zguba. Dobra, tu położę. Resztę rzeczy spakuję. Okej, dobra, już te resztę rzeczy spakuję. Maj też w sumie nie wiem, w co ona się ubiera. A, to już miała. To jest na deszcz. No to chyba to. A Lenki, to było na deszcz. To już... A, to jest na kolejny dzień. I to. Czyli to też już spakuję. Od kiedy ja jestem taki? Nie wiem. Dobra, już budzę dziewczyny. Dziewczyny! Czego ty chcesz, Kuba? Ja nie mogę. Gdzie są moje ciuchy? Spakowałem. Od kiedy taki miły jesteś? Ale dobra, nieważne. Może to lepiej. Okej, aparacik, okularki. No i wszystko. Lenka, wstawaj! No co wy? Przestańcie. Zrobiłaś tego pranka na babci? No oczywiście, a co wy myśleliście? Lenka, myślałam, że to żart. Ale co się spodziewać po tobie? No jak? To dobra, tam nieważne. Chodźmy już do babci. Cześć babcia! Jak ty wyglądasz? No, nie wiem. Byłam u fryzjera, ale chyba mam skrymorze. Nie byłaś u fryzjera. Dobra, nie wiem tak czy siak, co się stało. Siadajcie dzieci na śniadanie. A dzisiaj gdzie mamy iść? Dzisiaj już chyba nigdzie. Tylko po sobie tam zrobimy sałatkę owocową i minie dzień i w końcu przyjdą goście. Aha, dobra. To możemy śniadanko? Ja sobie biorę. Tutaj z dziennikiem sobie zrobiłam sama. Niam, niam, niam. To jest przepyszne. Babcia, mogę tofu? Nie, dziecko, tofu się nie je. Ale babcia, proszę, ja bardzo lubię tofu. Dobra, ale to jedyny raz. Okej, czyli do kredensiku. Biorę bułeczkę z tofu. A ja chciałam bułeczkę. Trudno, Lena. Ja teraz biorę... O, ser. Dobre. Zjem sobie. O, i prażona kukurydza. Nie prażona, ale kukurydza. Co? Boże, mi prawie rzęby połamało. A,
Dobrze, dzieciaczki, nieważne. Więc tak, możecie sobie zrobić zupkę owocową. Zupkę? A, sałatkę, przepraszam. Babcia, a masz jakąś miskę czy coś w tym stylu? Chyba się powinno coś znaleźć. Znalazłam tylko talerze. Będą talerze owocowe. Jak będziecie chcieli więcej, to mnie zawołajcie. Kuba, weź te rzeczy, a my tam już idziemy do altanki robić te talerze owocowe. Dobra, to my już chodźmy do altanki. Kury jeszcze śpią? To dziwne, ale okej. Dobra, no to robimy. Ej, Kuba, posiuń się, ja siadam z Mają. No. Podawaj, Kuba. Dobra, to ja tutaj usiądę. Ja chcę układać na talerzyk. No to dobra, ja tutaj. Okej, no to robimy. Mój talerzyk owocowy wygląda tak. Jejku, Lenka, co ty zrobiłaś? No jak to, dziodziennik pluskawkowy i bolówki? A ja tak równiusio. Zdecydowanie wygrała Maja. No jak to? Ja powinnam wygrać. Już trudno. Okej. Ja już to wszystko zjem sobie. No to jemy. Niam. Pyszne. Nie widziałam, Lenka, że ty masz taki wielki żołądek. A przestań. Okej, to ja też zjem. Dobra, jedną truskawkę, zjelam i borówkę. No dzięki. Myślałam, że już się nie podzielicie. O, tu jest dziemik został. No to przepyszne. Dobra, sobie odłóżmy te wszystkie tu takie rzeczy i może się wciąż pobawimy w co ostatnio, tylko złaś Maja, musimy rozłożyć łóżko. No to się bawimy!